wycieńczeni, głodni, w mrozie, przekonani, że każdy krok może być ostatnim. Dziś w Pruszczu Gdańskim odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Marszu Śmierci. 74 lata temu historia pisana była krwawym piórem. Licznie zgromadzeni mieszkańcy, w tym duża grupa młodzieży, mogli wysłuchać wystąpienia pani Haliny Drozd, które pozwala wyciągnąć wnioski z tych dramatycznych wydarzeń. Wiele młodzieży tej będącej tak naprawdę po raz pierwszy usłyszało, jak to wyglądało. I o ile dzisiaj mamy minus 6, minus 7 stopni, jest nam zimno, to pamiętajmy, że wtedy było minus 20 stopni. I ci ludzie szli o głodzie, o chłodzie przez wiele dni i no, na szczęście wielu z nich, w tym ojciec pani Haliny, przeżyli. Bo to przypomina nam o tych okrutnych czasach, o okrucieństwie wojny i o tym, że ta wojna nie działa się gdzieś daleko, ale że ta wojna i te ofiary to również to miejsce, to również Pruszcz Gdański. Myślę, że każdy świadomy Polak, myśląc o przyszłości, musi pamiętać o historii. Bardzo często mówimy o obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu, w Brzezińce, a zapominamy o naszym Stutthofie i o tragedii, która tam miała miejsce, o tysiącach zamordowanych i także o tym Marszu Śmierci. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie odbył się symboliczny przemarsz pod pomnik pamięci ofiar Marszu Śmierci. Równo 74 lata temu zło zyskało nowy synonim. Pamiętamy. Polecamy również zobaczyć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Pruszczu Gdańskim Rekord Pobity oraz Pruszcz Gdański Ostatnia Giełda Nie Tak Łatwo. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.